Kiedy rozmawialiśmy z panią dyrektor kilka miesięcy temu, byliśmy, a dokładnie Szkoła Mistrzostwa Sportowego BTS-u Rekord w okresie przedmaturalnym, przed egzaminami ósmoklasistów oraz przed wakacjami. Teraz już widać w kalendarzu kartki wrześniowe, a zatem pozwoli pani, pozwolą państwo, zapytam na wstępie o wyniki matur z udziałem rekordzistów. Wyniki matur tegorocznych. Matura po perturbacjach jak w całej Polsce, tak? Najpierw nie wiedzieliśmy kiedy będzie, czy będzie. Warto było jednak te perturbacje przeżyć, bo wyniki w tym roku są bardzo, bardzo zadowalające. W zasadzie można powiedzieć, że matura za nami, choć jeszcze jedna malutka popraweczka matematyki. Jednej osobie zabrakło 3 punktów po to, żeby osiągnąć próg 30%. W związku z tym 8 września jedna osoba poprawia matematykę, pozostałych 21 osób maturę. Ich matura to już historia. Korzystając z okazji, mam nadzieję, że jeszcze zaglądają na szkolne strony. Chciałabym tegorocznym maturzystom bardzo pogratulować i podziękować im i tym, którzy ich do tej matury przygotowali. Gratuluję wam wyniku, bo jest to historycznie bardzo dobry wynik matury w naszej szkole. Życzę wam wszystkiego dobrego na dalsze lata studiów. A co możemy powiedzieć o ósmoklasistach? O ósmoklasistach, czyli o małej maturze, to mogę tylko mówić z zachwytem, z podziękowaniem i z gratulacjami. Mała matura, czyli egzamin ósmoklasisty, wypadł rewelacyjnie w tym roku. Przytoczę tu parę liczb, bo w ich przypadku to jest ważne. Porównam wyniki naszych ósmoklasistów do wyników ósmoklasistów w Bielsku Białej, ponieważ miasto Bielsko jest topowe od lat, jeżeli chodzi o wyniki wcześniej egzaminu gimnazjalnego, teraz egzaminu ósmoklasisty. Bielszczanie piszą bardzo dobrze egzamin w porównaniu do wyników ogólnopolskich. Zawsze są to z każdego przedmiotu wyższe wyniki. Natomiast nasi ósmoklasiści w tym roku napisali język polski i angielski o 3% lepiej niż bielszczanie. Natomiast matematykę napisali o 11% lepiej niż miasto Bielsko-Biała, które pisze bardzo dobrze egzamin, co podkreślam. Więc naprawdę gratuluję pani Joli Klajmon, która przygotowywała ich do egzaminu z matematyki. Gratuluję wszystkim, którzy ich uczyli. Im przede wszystkim i ich rodzicom. To jest piękny, fantastyczny wynik, jesteśmy dumni. Takich rezultatów należałoby życzyć również w kontekście zmagań futbolowych, ale o co innego chciałem zapytać panią dyrektor. Pytanie krótkie w treści, ale w odpowiedzi szerokie w swoim zakresie. Na ile szkoły Mistrzostwa Sportowego Rekordu są przygotowane do nowych wyzwań, czyli do nowego roku szkolnego? Myślę, że jak wszystkie szkoły przygotowaliśmy się na podstawie wytycznych Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Zdrowia i GIS-u. Oczywiście ich zalecenia dotyczące dystansowania, dezynfekcji wprowadzamy w życie. W czasie wakacji udało mi się zorganizować za pośrednictwem Ministerstwa Edukacji dystrybutor i zapas płynów dezynfekcyjnych. Czekamy na kolejną pulę z partii Ministerstwa Zdrowia, również na maseczki ochronne, więc te rzeczy, które pomogą nam ochronić się dla bezpieczeństwa, są zorganizowane. Natomiast takich nowości typowo w naszej szkole to każdy oddział klasowy będzie uczył się w jednej sali. To jest nowość dla uczniów, bo do tej pory spacerowali od pracowni do pracowni. Teraz właśnie dla potrzeby dystansowania będą uczyli się w jednej sali, a to nauczyciel będzie się im zmieniał. Kolejna rzecz, szczęśliwie w naszej szkole jest dużo terenów zielonych i przerwy nie będziemy spędzać w maseczce w korytarzu szkolnym, tylko na ile pogoda pozwoli, będziemy oczywiście wykorzystywać nasze piękne tereny zielone. Mamy rozwiązanie też na wypadek deszczu, więc myślę, że dużo, dużo czasu na zewnątrz, tego czasu na przerwie spędzimy. Nasi uczniowie to bardzo lubią, zawsze o to pytają, więc mogę ich zapewnić, że na pewno im nie odmówimy wyjścia na zewnątrz. Czy w razie takiej konieczności jesteście przygotowani również na tak zwane nauczanie hybrydowe? Tak, to ukłon w kierunku organu prowadzącego, który zdecydował się zakupić na razie 2 sprzęty w postaci kamery właśnie i nagłośnienia do klas, przenośne do klas na potrzebę wyłączenia na przykład kilku uczniów z powodu kwarantanny czy izolacji domowej, po to by jednocześnie prowadzić lekcje z klasą i lekcję zdalną. Docelowo, jak będzie taka potrzeba, będziemy obserwować sytuację. Organ prowadzący zapowiada, że w każdej takiej sali lekcyjnej taki sprzęt będzie zapewniony. Zatem życzymy sukcesów dydaktycznych na równi z życzeniami zdrowia. Powiem tak, na końcu wytycznych napisałam: dbajmy o siebie, dbajmy o innych, bądźmy zdrowi. I tego wszystkim życzę.